kostki magiczne oraz niesamowity pokaz umiejętności cyrkowych. Wiecie co robić? Bardzo cię wiecie. A publiczność to taka, która wie co robić. A uwaga! Wasze brawa. Jak moje ręce będą na tym poziomie, to chciałbym usłyszeć wasze 10% braw. Uwaga, wasze 10%. Nieźle, nieźle, nieźle. Uwaga, jak moje ręce będą na tym poziomie, chciałbym usłyszeć takie, no, 40%. Uwaga, wasze 40%. Nieźle, nieźle. To teraz uwaga. Od 60 można zacząć powoli krzyczeć, wydawać z siebie także inne dźwięki. Wasze 60%! Wow! Wow! Cudownie! A teraz przyszedł... To nie ja. Sorry. Uwaga! Przyszedł... Bo będzie wiesz. Uwaga! Uwaga! Wasze 100%! To tyle! Do zobaczenia! Ła! Cudowna publiczność! Cudowna publiczność! A więc na sam początek tradycja, jeszcze raz będzie wasze 100% dla wszystkich organizatorów, wszystkich sponsorów, dzięki którym tutaj jesteśmy, wasze 100%! Dobrze, a więc mamy to. Jesteście wspaniali, ja zaraz się postaram. Uwaga, skoro ze mnie taki cyrkowiec, skoro ze mnie taki kuglarz, to czym zajmuje się w pracy ręka do... Czym zajmuje się cyrkowiec? Jeśli ma ktoś jakiś pomysł, co robi cyrkowiec w pracy? Ręka do góry, śmiało. Co robi? Cyrkuje. Co jeszcze robi cyrkowiec w pracy? Oprócz okradania. Co jeszcze robi cyrkowiec? Co robi? Bawi dzieci. Okej, co jeszcze robi cyrkowiec? Przecina. Super, dzięki. Co jeszcze robi cyrkowiec? A jak coś podrzuca do góry, to co on takiego robi? Żongluje. Bardzo dobrze. Tego słowa poszukiwałem. A teraz uwaga, skoro ze mnie taki magik i czarodziej, to czym zajmuje się taki magik w pracy? Co takiego robi iluzjonista? Czarnie! Bardzo jeszcze ręka do góry! Co robi? Ręka do góry! Oszukuje dzieci! Okej, oszukuje dzieci! Nie pewnie! Dzisiaj postaram się was oszukać! Mamy to! Zaczniemy od żonglowania! Przepraszam, że przerywam magikowi, ale taka prośba. Tutaj zgubiła się dziewczynka, Julia, czy któryś z rodziców tutaj szuka córeczki. Będzie tutaj przy nas stała, przy DJ-u. Więc jak to...